W zielonych strojach, z czarnymi wypustkami. Iwacz. Szansa na kontratak dla Francuzów. Zidane. Trójką wychodzą gospodarze. Zidane! Nobody! No i Funk wyszedł z bramki. Pewnie będą trudni do zatrzymania. Tak, no wracając do tego pierwszego meczu, Saudyjczycy byli tak rozczarowani utratą bramki, przegranym tym meczem, że... To sprowadził. No i teraz Dugarry zdobywa pierwszą bramkę dla gospodarzy w finałach Mistrzostw Świata. 1-0 od 34 minuty prowadzą gospodarz. Zai, bardzo czujny w obronie. Jorka, Betty i Wąk na raty. Ale w Europie, którzy mogliby, mieliby warunki spełnione, by przyjąć obywatelstwo RPA, próbowano m.in. Marka Arnolda z Herty Berlin. Ale on ostatecznie nie znalazł się w kadrze na finały Mistrzostw Świata. Teraz błąd i 2-0! Nie! Ta bramka nie została uznana. Malowali hotel, w którym mieszkali. Znasz trochę mentalność. Tak, tak. No, nie wytrzymali tego. Francuzi natomiast wykazali swoją zdecydowaną wyższość. Pomimo to, że tutaj obserwujemy bramkę samobójczą, jednak przewaga Francuzów nie podlegała dyskusji i to zwycięstwo było wynikiem po prostu bardzo dobrej gry gospodarzy. Wydawało się, że odsunięcie niegdyś Erika Cantona od gry w drużynie francuskiej to jest koniec marzeń o tym, żeby stworzyć silny zespół. Jest Givarch, jest Dugarry i jest ten Henry. A zatem jednak zawsze trzeba szukać młodych, zdolnych piłkarzy. No i co później? Za chwilę to zobaczymy. Ostatnia minuta meczu. Teraz przypieczętowany sukces Francuzów. No jakby na to nie patrzeć.